Cześć, tu Michał Nalepa. Zapraszam Was wszystkich na obejrzenie reportażu z naszego obozu. Odwiedzimy kilka pokoi. Zaczniemy od Peperejny. To chyba jakieś piłkarze tutaj mieszkają. Chyba nas nie lubią. Wstydzą się kamer, boją się, czują presję przed zbliżającą się rundą. Są zestresowani, odpuścimy im. Jak dla przypomnienia, to kapitan boi się pokazać twarzy i nasz lepszy piłkarz Arki, czyli Markusz da Silva. Idziemy dalej. Fernando Torres. Uwaga, tutaj tu mieszka jeden z najlepszych napastników. Zaraz po tym, co idzie tutaj, on możecie go nagrać. Tylko oni na kategoria wagowa. Otwórz! Nie no, otwórz bez jaj. Mam minutę. Są i oni. Jeden z naszych bramkarzy, czyli Kuba Mistrzuk. Tak wygląda. Tak wygląda. Paweł Abbott po przerwie po obiedniej odpoczywa sobie. Regeneruje się przed drugim treningiem. Na pewno Kuba ma tutaj dużo śmiechu z nim w szatni w pokoju. Paweł lubi sobie zażartować. Idziemy dalej, nie będziemy im przeszkadzać. Chyba mają jakiś tutaj mały romans. Teraz nagraj tego, bo ja zdjęcie wróciłem, że ja mam pokój tego Santi Cazorla. I potem powiesz, że to jest mój pokój, nie? Bo oczywiście mamy tego zgrada, żeby go zamazali. To wejdziemy teraz do mojego pokoju. Tutaj jest jeden z piłkarzy moich, Antoni Łukasiewicz. Antoni Łukasiewicz odpoczywa. Antoni rozmawia z żoną teraz, także musicie uszanować moją prywatność. Rozmawiamy o sprawach intymnych. Oj, ale cały dzień rozmawia o sprawach intymnych. Tak widać, jest. Że ewidentnie, że brakuje mu żony. Ale nie ma co, bardzo dobrze się z nim tutaj żyje, współpracuje w pokoju. Tak jest. Sergio Busquets, polski Sergio Busquets. Przyjemność być z nim w pokoju. Nie będzie mu przeszkadzać. Idziemy dalej. A tutaj Andres Iniesta, uwaga, kogo mamy, brazylijski crazy man, czyli Alan Fialo, wieczny człowiek, wiecznie siedzi na internecie, słucha brazylijskiej muzyki, no i Rashid Yusuf, nasz polski Ryan Giggs, sobie razem tutaj odpoczywają też po obiedzie, czekają na drugi trening. Dzień z Michała Lepa. Nie. Dzień z Arka Gdynia na obozie Gniewino. Idziemy dalej. Chyba tak ewidentnie chce zaistnieć w kamerze, co chwilę tutaj się błąka, to zajrzymy. Dawid Silva, podobne style gry. Zajrzyjmy, z kim on tu jest. O, jest iż nasz chuligan gdyński Miro Bożok. Czyta książkę Niemożliwe, to chyba specjalnie do kamery. Udaje. Witam serdecznie. Udaje, że czyta książkę. Hebelek, tak, Miro tutaj, z tego co wiem, bierze lekcje. Miruś tutaj uczy go podstaw piłki nożnej. Myślę, że coś z tego będzie. Idziemy dalej. Xabi Alonso, to akurat mój ulubiony zawodnik, jeden z moich ulubionych zawodników, zobaczymy, kto tu mieszka. A tutaj nasza Das ist Maschine, Marcin Warhola, Das ist Maschine. To jest nasz lewy obrońca, niezniszczalny, ale jak widać czasami też musi odpocząć. Tutaj nie będziemy mu zaglądać, co robi, ale ja się domyślam, co on robi w tym internecie. No i nasz Wojtas, czyli Tomek Wojcinowicz, nasz stoper, także bierze lekcję od starszego Marcina Warholaka, nasza maszyna gdyńska. Sergio Ramos, zobaczymy, kogo my tu mamy. Dziani, powiedz coś do telewizji Arka TV, jak ci się podoba obóz, kogo najbardziej lubisz z drużyny, wiadomo, kilka słów o obozie, jak ci się podoba na obozie? No, bardzo dobry obóz, widzieliście, jestem Sergio Ramos, normalnie jestem Andres Iniesta, tak jak mówiłem. Ale na obóz teraz jestem Sergio Ramos. I obóz jest bardzo dobry, dużo praca,
Jak pogoda na treningach sprzyja, nie sprzyja, jak z twojej strony to... Bardzo dobrze. Nie kłam, powiedz, że wiatr wieje, jest ciężko. Podoba, jest bardzo trudny. Bardzo trudny, ale dajemy radę. Dla mnie jest bardzo zimno i dużo wiatr, ale to jest normalnie, musi być praca. To jest, panowie, jeden z najlepszych naszych transferów, moim zdaniem. W przeciągu kilku lat, także z kim jesteś pokolony, jeszcze zobaczymy. Patryk. O, jest ich nasz Finlandczyk z pochodzenia tajlandzkiego. Patryk Lomski, niczym narciarz, proszę zobaczyć, nawet w łóżku śpi, w skinach, taki jest jego klimat. Co tutaj robisz? Oj, są mi gołe dziewczyny, no ale Patryk, żona tego nie będzie widziała, także spokojnie. No, szybko zmienił stronę. Janik, trochę tutaj go... techniki, jakichś driblingów nauczysz, bo Janik w tym jest jakby nie było bardzo dobre. Idziemy dalej, nie przeszkadzamy chłopakom. Dzięki Janik za pomoc, będzie fajny materiał. Dzięki Popo. Idziemy dalej. Oj, Pique, tu jest chyba trener Niciński. Trener Niciński tu jest, uwaga. Wchodzimy. Chyba, że jesteś na obiedzie. Alba też jest na obiedzie. Czyżby to... O, jakże inaczej, Jordi Alba. Jordi Alba, czyli no, przypasowali trenerowi z zawodnikiem. Trener dzisiaj jest delikatnie zmęczony. Mocna jednostka treningowa była, także nie będziemy mu przeszkadzać. Ale jak widać, biurko pełne zeszytów, pełne pracy. Także trener na pewno nie ma tyle czasu na odpoczynek, co my. Dziękujemy trenerze za udzielenie tutaj chwilowej, że mogliśmy odwiedzić Jordi Alba, nasz gdyński. Do widzenia. Gerard Pique niestety nie otwiera, chyba się nas boi, że Gerard Pique na tym obozie jest trener Wiciński. Pan Mareczek jak zawsze pełen energii.